Siemano, widzowie. Siema, YouTube. Jest czat w końcu. Czat jest po lewej stronie ekranu, więc będziecie też widzieć, jak to wygląda na Twitchu. Może was to zachęci do oglądania. Albo nie. Możecie też patrzeć, jak bardzo nie czytam czatu. I inne rzeczy. Więc tak, YouTube Frogs. Przypominam, że mam save'a zepsutego. Jedyne, co mam zrobione, to na Azazelu serce i... Gwiazdka to jest co? Boss Rush? Co to jest gwiazdka? I serce mam na Blue Baby. Ogólnie plan jest taki, no żeby nabijać to serce, bo serce też się zresetowało. I to w najbardziej niefortunnym momencie, bo ani razu nie zdążyliśmy pójść nawet na tego... na katedrę, ani na tego... na diabła tak naprawdę. Więc lipa, lipa. Trzeba jeszcze, nie wiem, łącznie trzeba ile? 11 razy? Leć Lilith? Nie. Polecę tak, jak się leci. Pojadę, jak się jeździ. I gram Judaszem. Zobaczymy, co wyjdzie z Judasza. Judasz jest bardzo fajną postacią, bardzo silną. Ale ma jedno serduszko i... No wiecie... Ouu, kamień z X-em. I wiecie, jak się kończy granie Judaszem. Zauważyłem kamień z X-em przed czatem. Pog. To się nie dzieje często akurat. Cząsem pająki. Pajęczy poziom. Tamten item dawał chyba jakiś trinket albo coś takiego? Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Peel. Puberty. Ale puberty nic nie daje. W sensie, no wizualnie mamy włosy. I Isaac jest smutny. Ale poza tym to... Fajnie by było wysadzić tego pająka tutaj, nie? O. O, da radę? No nie! Jeszcze raz. Chodź. Próbowałem. Próba była podjęta, okej? Zdarza się, okej? Ale nie możecie powiedzieć, że jestem słabym graczem, że nie wiem... Że tego nie zniszczyłem, albo... Że mam mało IQ, że nie myślę o takich zagraniach. Brawo. Co to? To jest chyba, że się w Blue Baby zamieniasz po śmierci, nie? Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. I wtedy to się liczy normalnie jako Blue Baby, prawda? Czyli teoretycznie... Nie no, serce miałem zrobione na Blue Baby. Ale mógłbym zrobić na przykład... Boss Rush. Albo jakbym miał farta, to może Diabła. Albo coś innego. Albo Hasha. Hasha? Mogę robić Hasha? Nawet nie wiem. Te unlocki są takie dziwne w tym Isaacu. Gra za mało mówi, no. Jak ja mam niby do nich dojść? Aha, nie, to jest dziura, dobra. Wiecie co? Ja sobie zrestartuję ten run. Co to robi? Mam kulę u nogi! Co robi kula u nogi? Ona robi damage? Dobra, spokojnie. Spokojnie. Kula, dobry raper, daje fulla. O! Mogę niszczyć kamienie tym. Mega. Ej, to jest bardzo silne w takim razie. Zbao. Na przykład jest kamień z X-em. I mogę sobie go zniszczyć. Nawet lepsze. Pa. Tylko muszę... O. No i zajebiście. Widzieliście, jakim ja jestem graczem? Ciekawe, czy mogę zniszczyć... ścianę na przykład od Secret Roomu. Pewnie nie. Albo może? Nie? Kto tak powiedział? Na przykład tu na dole mógł być. Ściany już chyba nie.
Jakbym się tak rozpędził. Ciężko się tym rozpędzić trochę, szczerze mówiąc. Ale możemy sprawdzić, bo może być tu, albo tam po prawo. Nie, nie będzie tu. Na pewno dlatego mi się nie udało zniszczyć. Tutaj będzie, patrz. Chyba nie da się. A to mogę zniszczyć? Nie. To lipa trochę w sumie. W sensie... Okej, niszczenie kamieni i tak jest bardzo silne, no bo kamień z X-em, jakieś przejścia... Spoko, ale... Mogło być lepiej. Famin. Czemu jest niebieski? Niebieski famin. Nie wiem, co jest famin. No to są te... Oj! To są chyba te grzechy takie, nie? Nie wiem, jak to się tłumaczy. Femboy? Może być femboy. Prawie to samo. Dobra, idę dalej. Może mi się uda zrobić boss rush? Famin to jest susza? To okej. Okay. No to może być susza. Femin na hobby horse. Mi się bardzo nie podoba, jak ludzie się śmieją z hobby horsingu. To jest bardzo fajna rzecz, urocza. A ludzie się śmieją z dzieci. Jest śmieszne. Ale to są dosłownie dzieci, zazwyczaj. I się bawią po prostu. Sport jak każdy inny, to tak jak, nie wiem, jak chcesz się pośmieć ze sportów, to nie wiem, się pośmieć z biegania, kurwa. Jakby, co to jest za sport? Dosłownie biegasz. Albo nie wiem, jest coś takiego jak chodziarstwo. Albo nie wiem, bieg przez płotki, to jest dosłownie to samo co hobby horsing, tylko bez tego kija. Nie wiem. Żenujące. Całkiem dobrze mi idzie. Ale widzę, że próbujecie mnie zagadać, żebym popełniał błędy. Nie w tym ranie. Nie tym razem. Chłop dostaje medal za skakanie o tyczce. Bez kitu. O co chodzi? W ogóle, jak o tym pomyślisz, to większość sportów jest strasznie goofy. Jakby, nie wiem, jakiś rzut oszczepem. Rzut kulą. Jest wszystko okej. Bomby. A chodźmy do sklepu. To złote, nie jestem pewien, co to jest, ale to chyba coś tam... Bo to nie jest chyba There's Options czy coś, nie? To było jeszcze inne, to było takie czarne. Ja mam wrażenie, że ja teraz więcej itemów to ja kojarzę z... Z Isaaca tego takiego karcianki. Nie wiem, jakim cudem nie dostałem, ale cieszę się z tego powodu. Tego Isaaca, wow, tego Isaaca karcianego, ja to już mówiłem jakiś milion razy, ale powiem jeszcze raz. Jeżeli ktoś z was ma Tabletop Simulator i chciałby pograć, to normalnie możemy na streamie grać. To jest tak dobra gra. Tak dobrze się w to gra, naprawdę. Tabletop Simulator można kupić na Steamie za nie wiem ile złotych, teraz są przeceny. A na jakichś stronkach typu klucze możesz kupić za nie wiem dwie dychy. Ja nie jestem dużym fanem stronek typu klucze z różnych powodów, ale wiadomo, że ludzie i tak kupią tam, gdzie jest najtaniej, więc hej. Sorry not sorry. Jest zawsze debata, bo ludzie się kłócą, bo to nie wiem, tam rani twórców.
To nie wiem, jak jesteś twórcą gier, to nie generuj pierdyliarda kluczy dla wszystkich. I nie będzie, nie wiem, dziwnego wrestlingu na stronach typu G2. Proste? Proste. Bo to naprawdę, niektórzy tak to tłumaczą, jakby naprawdę te strony typu jakieś Kinguiny czy Eneby, oni jakby oni dosłownie okradali deweloperów, no nie? I nic z tego nie dostawał deweloper. Jakby, nie wiem, to są klucze, które dosłownie ludzie kupują... ludzie to, wiesz, kupują ten, nie chodzi o kradzione karty. No ale to co z tego? Ale to jakby to problem jest w czymś innym, jeżeli kradniesz karty, to problem jest trochę w czymś innym. Rozumiesz, o co chodzi? No to nie wiem, prać pieniądze to można w różne sposoby. To możesz cokolwiek innego kupić. Mam false PhD? Ajdź. No zamyśliłem się, sorry. Wow. Źle zrobiłem, bo powinienem tutaj, a ja zrobiłem tutaj. Z nadzieją, że to do góry pójdzie. Znowu się zamyśliłem. Znowu zostałem zagadany. Najgorsi widzowie. Wow. No trudno. To się nie odzywaj. Ja mam się nie odzywać? Ty się nie odzywaj. S? Teraz już nawet nie pamiętam, co mówiłem. Coś mówiłem. Klucze do gier. Dosłownie możesz dystrybuować. Wow. Ta kula trochę mi troluje. Możesz dystrybuować gry, nie generując ani jednego klucza. Rozumiesz, o co chodzi? Jakby teraz, przecież na Steamie już nawet nie istnieje ten green light ani nic. Chyba po prostu wrzucasz grę i ona tam jest. No i Steam to jest najlepszy i jakby sposób na sprzedawanie gier. Po co ludzie generują klucze? Dosłownie. Dzięki Lakate za suba. Po prostu nie generuj kluczy, lol. Czy grałem Daily Challenge? Ja raczej nie gram Daily Challenge, wiesz? Przynajmniej nie na razie. A mógłbym w sumie. O, nice, udało się. Teraz tylko... cool. Teraz muszę uważać bardzo na to. Może być na dole Secret Room. To jest chyba jakaś trzecia skrzynka z kolcami w tym ranie. Jak to jest możliwe? To jest dosłownie niemożliwe. To nie powinno być możliwe. Są spoko rzeczy do odblokowania. Za daily runy się odblokowuje rzeczy? Ja wiem, że jest jakiś challenge, achievement chyba. Za daily, ale nie widziałem, że się odblokowuje jakieś rzeczy za daily. Dwa unlocki. Ciekawe. Nikt mi nie mówił. Albo mówił, ale nie słuchałem. Ła. Jakby miał więcej kontenerów, to by było spoko, bo mam tą pijawkę, nie? To ona leczy właśnie. Ale bez kontenerów to mam lipę. Tu może być super secret gdzieś. Tu albo u góry. Tu albo w lewo. Ani tu, ani tu. Zbugowana gra. Chyba to. On się tego nie spodziewa. Nic mu to nie zrobiło. Dosłownie nic mu to nie zrobiło. What the fuck? Fajnie, bo on tutaj tak mocno spowalnia. Szkoda, że książki nie ma naładowanej tylko. Ale on w ogóle nie dostaje damage'u. Tak, myślę, że go... Ta bomba to powinna mu robić tak z pół HP. Może nie pół, ale jedną piątą. Mogłaby. Krampus.
Jak strzeli laserem, spróbuj tylko. Nienawidzę go. Żyje, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. It's okej. Okay. Jakie GG! Jejku. 10 minut. Ty, ja nie za daleko jestem. Jeszcze taki room dostaję, zajebiście. Bo jakbym miał robić boss rush, to po pierwsze muszę przeżyć, po drugie, no to nie wygląda najlepiej. Okej, okay, i gdzie jeszcze? To jest najgorszy room, przysięgam, nie ma gorszego roomu. Uch, nie drży się. Dobra. Dobra. Nie wiem, czy mówiłem, ale chyba jest w tytule. Kupiłem spelunki. Ja miałem spelunki... Miałem spelunki na Game Passie, ale kupiłem na Steamie, bo nie wiem, dawno nie odnawiałem Game Passa i jakoś mi się nie chciało. Ja mam cały czas ten False PhD, tak? Spoko. Już mi się myli, który run jest który, tyle razy padłem. Yo. No, spelunki są super, ja lubię spelunki. Jeżeli nie wiecie, co są spelunki, to nie wiem. Unlucky. To też jest taki roguelike, bardzo fajny. Bardzo przyjemny i taki łatwy do zrozumienia. To jest taka platformówka po prostu. Ale ten. Dość trudny jest i dużo jest kontentu, szczególnie w dwójce. A! Nie tym razem, panie gówno. Okej. Okay. Co to? Tears down? Fajnie, biorę. Ktoś mi napisał. Nie wiem nawet kiedy. Pod Isaaciem jakimś. Pamiętam ten moment. Że... to jest bardzo fajne. Lubię to. Że podnosiłem słabe piguły. I po co? A ja wtedy miałem False PhD. I mu wytłumaczyłem w komentarzach. I się czułem taki mądry, naprawdę. Taki się czułem inteligentny. Raz w życiu. Co jest equal? Equality. Co robi equality? O nie, kulą to mogłem zniszczyć. Tak śpię. Ja cały czas jestem... Ja jeszcze nie wstałem dzisiaj. A! Okej, przez chwilę, okej, pomyślałem o tym, że ja to jest taki odruch. W sensie jak gram normalnie, wiecie, off stream, to tak nie mam, no to było dziwne. Ale jak dostaję damage w grze, to zawsze, wiecie, wydaje dźwięk jakiś z siebie. I idę na bossa, bo już był ten. Już był... Treasure Room, to idę na bossa. I tak pomyślałem o tym, że śmieszne by było grać w Isaaca, na przykład z jakimś takim, wiecie... Z takim, co kopie prądem, z taką obrożą na przykład, jak są dla psów. I jak dostaję damage w Isaacu, no, to bym dostawał damage i relay. To by było śmieszne bardzo.
Ale sekundę po tym, jak o tym pomyślałem, to pomyślałem o tej drugiej aplikacji. O. Bo są też takie, są modyfikacje do gier, które zamiast razić prądem, to raczej wibrują. Znaczy, nie pomyślałem, że chciałbym to zrobić. Tylko po prostu to jest pierwsze, co mi przyszło do głowy. Sekundę po tym, jak pomyślałem o tej obroży elektrycznej. Po prostu się pojawiło w mojej głowie. Taka wizja. Super gameplay. Tak. Jest taka gra na PlayStation, która robi spada wibrator i taki jest zamysł tej gry. Gościu. Down bad. Czy grałem kiedyś w spelunki? No oczywiście, że tak. Grałem w te pierwsze oryginalne spelunki. Nie wiem, czy je przeszedłem kiedykolwiek. Chyba tak. W tych spelunkach HD kilka razy na pewno... Znaczy, no wiele razy przeszedłem ten, powiedzmy, taki główny wątek, ale Hellerana nigdy mi się nie udało zrobić. A w spelunki 2 prawie... Znaczy, no nie, że nie grałem prawie wcale, ale mniej grałem na pewno. I nie wiem, czy kiedykolwiek jakby dokończyłem run, bo tam jakoś to inaczej wygląda. To są jakieś poziomy dziwne. Strasznie trudne są spelunki. Znaczy, nie wiem, takie mi się wydają. Są dla mnie trudne. Ale są mega fajne. Czemu nie mogę odblokować dostępu do bety w Isaacu? Bo się skończyła. Będzie znowu chyba w lutym? W styczniu albo w lutym. Jakoś na początku przyszłego roku ma wrócić. I będzie chyba inny kod też. To były tylko testy teraz. A kiedy będzie jakby full wersja Isaaca multiplayer, to nie wiem. Teraz będzie matka? Ej. To jest Depths 1. Na dwójkach jest chyba matka, nie? A ja mam 18 minutę. To nie bardzo. No, to nie zdążę boss rusha zrobić. Boss rusha nie, ale mógłbym zrobić... No nie wiem, serce po prostu zrobi i tyle. I mówię, możecie mi przypomnieć, jak to jest z haszem, bo ja pytałem już o to dzisiaj 10 razy. Ale spytam jeszcze raz. Czy ja potrzebuję mieć jakiegoś unlocka dziwnego, żeby robić hasza? Czy po prostu... Teraz przeczytam czat, obiecuję. Hasz, mam z hard 30 minut. Jak masz katedrę, to już możesz. 3 razy serce trzeba chyba mieć zabite. Nie wiem, dziwne. Też ostatnio ktoś mi mówił, że hasza trzeba zabić ileś razy, żeby coś odblokować. Czy nawet nie pamiętam co. Czy ja mam 1 HP teraz? Chyba powinienem uważać. Pijawka mnie leczy dużo, ale... No ja tak trochę... krawędziuję ten run. No zobaczymy, mówię. Szczególnie u mnie jest ten problem, że... Mam ten save taki... zepsuty. Problem to jest taki, że mam zerowy ręcz na tej postaci. A mam węgiel od Krampusa. Taki jest też problem. Wiedziałem, że to górne się nie zniszczy. Nie było jeszcze... Nie, to był Treasure Room? Ta korona to jest Treasure Room? Ja nie ogarniam tych ikonek. Był Treasure Room, tak? Ale mógłbym jeszcze gdzieś pójść.
Do sklepu na przykład. O, super, świetnie. Ała. Okej, miałem czarne serduszko skądś, najwyraźniej. Czemu on nie umiera? Okej, umiera. I znowu coiny! Czemu? Ja nie potrzebuję pieniędzy więcej, ja potrzebuję je wydać. Po to przyszedłem do sklepu. Nie mogę tego zniszczyć kulą. Próbuję, naprawdę. O! No uderz! Ona jest taka głupia. Nie da się tak... O, super. Muszę tak machnąć, ale ona... Wiecie, ta kula się tak nie macha jak na przykład ten kłaczek taki. Bo jest też ten Guppy Hairball czy coś takiego. I nim to tak można właśnie machać, a ta kula to tak się ciągnie za tobą po prostu. I to jest strasznie... Strasznie niemożliwe, żeby tym uderzyć. 63 monety mam. Jakbym to mógł wpłacić chociaż na maszynę, to by się przydało do czegoś. Aha. Tutaj? Nice. Orange down, zajebiście. Super secret jest zawsze? No chyba. Tak mi się wydaje. Piejku. Ja mam zerowy ręcz, dosłownie. Ja mam ręcz jak Azazel, albo mniejszy. Tylko że tearsami. Nie opłacało się. Fajnie bym wziął teraz Brimstone. Tylko skąd? Jeszcze tylko 6 monet. Aha. Rozumiem. Dwa serduszka mam. To całkiem nieźle. Klucz. Damage up, to jest fajne. Znaczy no damage up po prostu jest fajny. Użyłem klucza bez potrzeby. Destruction chyba, w sensie Hagalas, chyba niszczyło po prostu wszystkie kamienie w pokoju, co? Aha. Kamienie, no. To dla mnie? Spektralne Buddy? Ała. Ej, no dostaję na dziurę, nie fajnie. Ja ich nie biję. Ręcz, patrz na mój ręcz, no przecież to jest żałosne. Ja mam ręcz na 1/4 pokoju. Jak ja mam się bić niby? Ale odwaliłem. Dobra, idę najpierw. Chodźmy do sklepu najpierw, może będą klucze. Wow. No ciekawe. Mogę to zniszczyć? Nie. O, super. I teraz chodźmy tutaj. No ty śmieciu! Gdzie są klucze? No bo w tym pokoju za dwoma kluczami też mogą być klucze. Na przykład mogą być skrzynki jakieś albo coś, nie? Ja tu nie wejdę nawet, bo nie mam kluczy. Yikes. Ale Lipton. O, nice. Hazard. Z tego mogą wypaść klucze. Dlatego. Trzeba było nie kancelować kluczy. To nie moja wina. Hazard ważniejszy niż stretcher. Pi.
A teraz mi się nie śpieszy, to sobie mogę poniszczyć te czaszki. Jakieś rzeczy porobić. Z czaszki może dropnąć czarne serce. Może dropnąć... Spectral Buddy. Nie wiem, co ciekawego jeszcze może dropnąć. Czy mogę mieć dwóch Spectral Buddy z kamienia? Znak zapytania. Double active. Fajne. No matce, może użyję. Jeszcze dostaję księgarnię. Księgarnia ważniejsza. Właśnie dlatego. Kurczę, mogłem użyć znak zapytania na tym. Czy jak użyję, to zadziała? A. No dobra. Nie, wam dziwne te itemy, nie rozumiem ich. Nie po polsku jest napisane. W ogóle... to chyba na Twitterze właśnie widziałem, że szalony reporter dał się oskamować. Gdzieś tam podał jakieś kartę kredytową czy coś. I po pierwsze mega śmieszne, w sensie śmieszne. To nie jest śmieszne, że ktoś się dał oskamować. Bo to jakby... To nie jest tak, że ktoś jest głupkiem, że dał się oskamować, nawet jeżeli by był jakiś głupi skam. Tylko... Wiecie, tutaj zawsze jest wina tego, kto skamuje, no bo to jest niefajne skamować po prostu. To jest jedna rzecz. Więc jakby to nie jest śmieszne samo w sobie, ale co jest mega śmieszne, że... Po pierwsze to udostępniłem i wysłałem filmik ten taki Riotu głupi o Riot Pointsach darmowych. Więc to jest śmieszne, to jest tak zwany dowcip. Ale druga rzecz, która jest mega śmieszna, to że szalony reporter był w więzieniu za takie rzeczy. Za jakieś przekręty. Więc myślę, że to jest mega śmieszne. Karma wraca. No trochę tak, no. O! Dobra, wracamy. We're so back. Strasznie wolno chodzę. Szalone więzienie. No. Pamiętajcie, dzieci. Nie róbcie przestępstw. Nie warto. Łyżka do lodów. Wow. Mega silne. Nie wiem, po co tutaj wracałem. Nice. O, i nagle tutaj dostaję milion kluczy? Co? Mogłem szybciej o tym pomyśleć. Może tutaj będzie ten secret room. Nie? To nie wiem gdzie indziej. Isaac! O, niebieska matka! Co robi niebieska? Respi dużo mobków? Nie wiem, co robi niebieska matka. She's blue. Tak. Ona jest niebieska. Daba diba dubai. Albo di, albo die. Ła. Niebieska matka. Daba diba dubai. Albo di, albo die. Ty. Jejku.
mam dużo serduszek i no, nie umrę tutaj. Ale no, nie lubię dostawać damage'u od jakiejś matki głupiej. To ona się pojawi kiedyś? Nice. Dobra, cool. Tyle. Range up. No super. O! Ej, to mam całkiem niezły ten range teraz. Wracamy. Ile mam minut na hasza? Aha, minutę, dobra. To jednak nie. No. Jejku. Co mnie tak biło? Aha, ten taki skoczny jest. Bo ja tak nie za specjalnie patrzyłem. To sobie myślę, dobra, nie no, łatwy pokój. Biję se w którąkolwiek stronę, wygrywam. To sobie spojrzę na czat, nie? No to nieźle sobie spojrzałem na czat. Chippy Chapa, nawet nie ma takiej matki. Chippy Chapa, dubi, daba. Skąd to się wzięło? Skąd się wzięła ta piosenka? Skąd się wziął ten kod? To jest taki mem, że on nie ma genezy. On po prostu się pojawia. Ała. No, super. Nie widzę overlaya, to nie wiem, czy one się od razu też w overlayu pojawiają. No, ale na czacie widzę. Nie pojawiają, odśwież czat w OBS-ie. Nie chce mi się. Trudno, ekskluzyw dla widzów na Twitchu. Hej, widownio YouTube'owa, wejdźcie sobie na Twitcha. Kupcie sobie Prima za 50 zł. Będziecie mogli obejrzeć The Boys. I przy okazji dać mi subskrypcję co miesiąc. Mocne, nie? Czy on jest niewidzialny? Czemu mam jedno serduszko? To jest bardziej niepokojące. Tu się traci szybko. Bo tu się traci już całe. Ej, karamba. Demonetyzuję ten film. Fuck! Zdemonetyzuj te jajca, gościu. Przegram zaraz przez ciebie. Co to jest? You feel faded. To taka piosenka jest. Alana Chodziarza czy kogoś tam już, nie wiem. O! Jak dobrze. Nie wiem, czy chcę tam iść. Szczerze? Pójdę gdzie indziej. It's fine. Zapomniałem, że mam gapi z kolor. Nie bierz tego. Czy ja to wezmę? No nie, daj mi serce chociaż. Dziękuję. Jest okej. Ja jestem tak wolny, że mi mobki wyprzedzają. Pay to win. Nie wiem, co robi ten pay to win. Że chyba skrzynki otwieram tym? Albo drzwi? Maszyny rerolujące w treasure roomach? No, ale już nie ma treasure roomów. Hej, z tej strony BDS 2115, pełna ksywka, potrzebuje 10 zł, żeby opłacić rachunki w studio 2115. Brzmi legitnie. Nie! Dobra, jest okej. We good.
Co za gówno. One są szybsze ode mnie po prostu. Ja nie mogę ich dodżować. Nie mogę. To jest literalnie niemożliwe. Po co ja jadłem te pilsy wszystkie? O, kolejny pils. Mam jakąś najwolniejszą postać w grze. Z tej strony Tomasz Andrzej Gimper działowy. Potrzebuje 10 zł, aby opłacić rachunki widmo. Ech. Mogę jeszcze zobaczyć. A nie, to jest Curse Room. To nie, nie mogę zobaczyć. Uwaga, uwaga. Okej. 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 Biorę to, bo jest niepowiedziane, że mi coś da ten. A to jest zawsze jeden HP więcej dla mnie. Pijawka. Dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie wiedziałem, że w Isaacu aż tak ważny jest, że tak ważna jest prędkość chodzenia, nie? Naprawdę. W sensie, okej, okay, no, jak masz tak wolną postać, to jest. W innym wypadku, nawet nie. Tak samo z rangem miałem problem na początku. To jest żart jakiś? Teraz muszę jeszcze uważać, żeby kamienia nie uderzyć przypadkiem. No nie. Nie! To jest jakiś najgorszy run, nienawidzę go. Jeszcze najgorsze jest to, że ja mam wrażenie, że nie mam wpływu na to totalnie, co się dzieje. Nice. Serduszka w środku. Nie, pieniądze. Jakbym dostał room pełny serduszek, to było spoko, bo Bambi się nafidował. Co sądzę o darmowych grach od Epic? Nie wiem, lubię darmowe rzeczy. Serduszka, please! Ale gówno. Czemu dostaję pieniądze cały czas? Aha. Hierofant może jakiś? Co to jest? The Fool. Wow, przydatna karta. To jest taka karta, co ją po prostu przypadkiem kliknę, jak już będę, wiesz, przy końcu walki. On też miał chyba Brimstone, prawda? On jest szybszy ode mnie. One są szybsze ode mnie. One jak mnie raszują, dosłownie nie mogę z nimi wygrać. Po prostu nie mogę. Ale mam farta, what the hell? Który to jest? Trzeci raz? Jeszcze nie GG, jeszcze nic się... Jeszcze nie jest przesądzony mój los. Trzeba jednego zabić. Żartujesz? Yikes. Dobra, anyways, dziękuję za oglądanie. Pozdro YouTube. Piąteczka dla was, dzięki. Subskrybujcie kanał Kasaczek Gaming. I ten, oglądajcie na Twitchu.